Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Far Cry'a Primal. Powracamy sobie do naszego ukochanego Oros. Mój fotel się buntuje. Słuchajcie, czym się dzisiaj będziemy zajmować? Naszym pierwszym głównym celem jest przejęcie tego obozu, który się nazywa Jeleń, znaczy placówka. Nazwam to obozem, wiecie, z takiego trochę sentymentu dla naszego starego, dobrego Far Cry'a i poprzednich Far Cry'ów. Przejmiemy sobie tutaj. Średni poziom, dostajemy trochę ludzi, większy bonus do expa i oczyścimy sobie i odczerwonimy teren, na którym będziemy wykonywali tą misję dla pana szamana Tensaya. Dlatego ja się tutaj już przetransportowałem, tutaj oczywiście przyszło paru gości, wszystkich zajebałem co do jednego, ale to nie było nic pasjonującego. Stałem w jednym miejscu, wysyłałem ciągle tam mojego zwierzaczka, żeby ich zabijał. Ja tutaj mniej więcej będę szedł, żeby tam wszystkich upolować. Mam nadzieję, że jakoś mamutów strasznie nie roześlę w procesie, ponieważ nie chcę mi się teraz z nimi jakoś tam koniecznie walczyć. O Jezus, o Jezus. Nie trafiłem w głowę, jak to możliwe? Teraz trafiłem w głowę, a dziękuję. Dobra, tam jeszcze więcej mamutów, naprawdę mam nadzieję, że nie wplątam się w jakąś wielką walkę z nimi, ponieważ zdecydowanie nie o to mi teraz chodzi. Jakoś bym ją ominął najchętniej. Najlepiej by było, co jakieś kurwa wielkie te mamuty. To jest chyba stary mamut, tak mi się wydaje, bo jest ogromny. Te kły ma wielkie, tak więc ja się tutaj mieszać nie będę. Południowe klony jakieś tutaj. O, siema. Kocie, ratuj! O, proszę bardzo, o jak pięknie. Co myślisz, że prześcigniesz mojego tygryska? O nie, nie! Zablokował się na kamieniu, Jezus Mary. Dobra, okej, kocie, olej to. Węże, słyszę, jebać węże! Nie, kocie, tu są węże! Wypierdalajmy, to są węże. Węże są po prostu najgorsze. O, dostał w dupala. Ojej, przykro mi. Przykro mi, jaguarze. O, i od razu dostałem też punkt umiejętności. Jak miło. Wszędzie tutaj miamuty łażą, szalone w ogóle tereny, ale się zbliżamy już powoli do tego całego obozu. Podejdziemy sobie tam, zrobimy scouting, zobaczymy, co tam się da zdziałać. A więc albo się wbijemy na bombie, albo nie, zobaczymy. Zobaczymy, jak się uda. Zwykle kończyć to tak, że chcę coś zrobić po cichu, ale kiedy okazuje się, że jednak mi troszeczkę nie wyszło, no to zwykle mówi się, a jebać to, i wbijamy wtedy na pełnej bombie. Te mamuty jakieś, w ogóle straszne odgłosy mi się tutaj odtwarzają, nie wiem, co się dzieje. Dobra, mamy tutaj, widzę, fajne podejście od góry do tego obozu, to mi się właśnie podoba. Będzie być może można coś wysnajpić, wezwijmy sowę. O, tutaj rejon sobie przeskanujemy. Zlećmy troszeczkę na dół, poznaczajmy ich wszystkich ewentualnych pausztajnów, którzy mogą nam tutaj zaszkodzić. Wszędzie się tutaj, wszędzie po trochę się ich znajduje. Odpalmy sobie jeszcze to, zejdźmy może troszeczkę niżej, polatajmy sobie tutaj. Nikt oczywiście nie przypuszcza, że taka fajna, mała, biedna sówka może stanowić dla kogokolwiek jakiekolwiek zagrożenie, że w ogóle o co chodzi, co to za sowa, nie, to nie może być to. Tam jest tych dwóch pausztajnów, tam też coś jest, tutaj są jakieś klatki, czy mi się wydaje, ze zwierzątkami. Tam jest jakaś dziura, do której można wleźć, ale to nas tak chyba średnio interesuje. Tutaj są jakieś pausztajny w różnych miejscach. Jak się zastanawiam, czy jak ja takiego pojedynczego pausztajna zaatakuję sową, to oni wszyscy będą wszczynać alarm. To mnie naprawdę, naprawdę zastanawia. Tutaj widzę też tą miejscówkę do przyzywania przeciwników. Ten róg do wycia, czy może to tylko tacy przeciwnicy są? Nie. To się gdzieś tutaj znajduje, zaraz pode mną. Tak, tutaj jest ta statua, god damn it. Zabiłbym któregoś, ale nie wiem, czy w sumie opłaca. Aha, dobra, tutaj siedzimy sobie my, klęczamy sobie. Tutaj jakiś dwóch pausztajnów też. Dobra, no, oznaczyłem chyba wszystkich. Teraz w sumie nadszedł czas zaplanować jakąś akcję ciekawą. Nie wiem w sumie, jak do tego podejść nawet. Ha, tam mamy tych dwóch gości, którzy mogą wezwać posiłki. To jest takie trochę chujowe, oni sobie tutaj łażą. Ciekawy jestem, czy jak ja strzelę w to gówno, to wtedy będę miał jakąś szansę, powiedzmy, na wiecie, na zlikwidowanie tego. Kurwa mać. O, proszę bardzo, dobra. To już nie wezmę posiłków. tak, dobra, spróbujmy zrobić taką akcję. Zaatakujemy tego gościa naszym kociakiem, a w drugiego to już sobie wyceluję strzałę. Więc jak tylko on tam podejdzie, to postrzelimy tego drugiego, a tygrys, mam nadzieję, zabije tego pierwszego. Ja mu nawet pomogę. Dobra, są jacyś niewinni ludzie. Ja bardzo bym nie chciał wszczynać jakiegoś alarmu wielkiego.
Wezwę sobie mojego Tigri tutaj z powrotem. Puszczę może moją sowę w tej chwili i spuściłbym jakieś te całe bomby na nich. No, zwolnij! Bang! Ojej, to osy! Co to się kurwa dzieje? Tego zaatakujemy w ten sposób. Dobra, chyba nadal mnie nie wykryli. Siedzę tutaj taki skampiony skurwensen. Gdzieś tam na brzegu, na rogu. Tam jest jeszcze jeden frajer na pewno, tam na dole. Kurwa mać. O, proszę bardzo. Odkryłem dopiero teraz tą placówkę, co? Czy jeszcze muszę zabić tych tutaj biedaków, powiedzmy, którzy są Bogu Ducha winni, czy może nie? Nie wiem, zabiję ich i tak, bo to w sumie konkurencyjne plemię, to co ja ich będę oszczędzał? Dobra, nie ma tego, nie ma tamtego, nie, biegną tu jeszcze jakieś takie losowe pałsztajny i zabity, proszę bardzo. Nie trzeba było na mnie biec, dziwko, potęga długiego łuku, to jest to. Dobra, czy oni mnie zauważyli, wykryli, bo w sumie nie wiem. Wróg cię nie wykrył. O, proszę bardzo. Plus 1250 PDS, ponad 2,5, no dokładnie 2,5 raza więcej tego się udało. No i widzicie, takie podejście do obozów lubię. Stać gdzieś z góry, snajpić z łuku. Nie wiem, to jest po prostu mój ulubiony sposób na rozwalanie wszystkiego. I aż 6 członków naszej wiochy dostaliśmy. Wiochy tudzież wsi. Dzięki czemu mamy jeszcze większy bonus do naszego zdobywanego expa. Jak widzicie, teraz mamy plus 14%, tak więc bardzo miło. Poprzednio, jak przed rozpoczęciem nagrywania, wykupiłem sobie tę umiejętność. Gdy celuję, efekt kołysania jest znacznie zmniejszony. Bardzo przydatna sprawa, muszę przyznać. Co, mogę ich przeszukać, nie wiem jak wiele mi to da, na pewno... na pewno da mi troszeczkę strzał mi przywróci. To oczywiście był krzemień, niczego nie podniosę, mam pełną sakwę. Bardzo często teraz się nacinam tak naprawdę na sytuację, kiedy mam pełną sakwę. No i co kurwa zrobić? To nic, nic nie zrobić, no. Za bogaty jestem po prostu, żeby ich wszystkich przeszukiwać. Twardego drewna nigdy za mało, bo do tworzenia strzał czy włóczni to zawsze się oczywiście te zasoby przydają. Na szczęście reszta zasobów mi się jakoś tak po prostu mi się nie chce kończyć. Ale tutaj powiedzmy... nie mam powodów do zmartwień. Tutaj dupa Bogu Ducha winna leżała, ale cóż, z tego co tam zauważyłem, w sumie to nie. Nie rozstrzygnąłem tego, czy ja muszę ich zabijać, czy nie muszę ich zabijać, ale zabiłem, trudno. Ile ja tych w ogóle miejsc już odblokowałem, god damn. Szalenie, nawet normalnie nie wyczuwam, kiedy taki progres robię, he, dobra. To sobie oczyściliśmy, fajnie, to był taki fajny zamiar na początek tego odcinka. Ale ja się przesuwam tutaj, żeby się przespać, ponieważ kiedy wyruszałem przed poprzednim odcinkiem, nie jestem pewien, czy się przespałem, czy nie. Idziemy zrobić misję. Idziemy zrobić misję dla pana szamana. On chce, żebyśmy uwolnili naszych ludzi z rąk tych całych jebańców od ognia, tych chyba niebieskich, tak mi się wydaje. No i co? Będzie fajnie. Mam teraz piękny wschód słońca, takie trochę bardziej pomarańczowe kolorki. Gra bardziej pomarańczowa niż zwykle, to aż normalnie... strasznie jest pomarańczowa ta gra, nie wiem, jakoś tak strasznie pomarańczowo było w tych prehistorycznych czasach. Ja tu wszędzie spamuję spacją, żeby sobie wziąć co mogę, jakiekolwiek zasoby do tworzenia, wiecie, do tworzenia potrzebnych mi ekwipunków na polu walki. No i idziemy do naszego pana szamana. Pana szamana odnajdziemy chyba idąc cały czas tą ścieżką, która jest tutaj, bez problemu, bo odpalę sobie podwójny łuk. Zauważyłem, że one mają inny zoom. Patrzcie na ten łuk, jaki on ma zoom. Uuu, czy tam mamy jaskiniowego lwa? Tutaj są jaskiniowe. Jakiś tam łazi. Nie wiem, leć mój kocie, zobaczymy. Jak będzie jego martwe truchło przede mną leżało, to zobaczę, co to za zwierzę tutaj jest. A, to chyba jest... o kurwa mać, Jezus Maria, ale zapierdala. Ale mój powinien być szybszy, tak dla zasady. Dla czystej kurwa samej zasady. No goń skurwysyna, panie lwie. Co pan taki powolny? Hadong! O, dobra, okej, okay. Nie musiałem tego rzucać. Nie doceniłem mojego kociaka. Tygrys szablozębny. O, tak mówiłem? Czy brunatny powiedziałem? Nie wiem. Mogło mi się pojebać, ale to dobrze. Skóry tygrysów szablozębnych są mi potrzebne, żeby coś tam zrobić. Nie pamiętam już co, nieważne tak naprawdę. Patrzcie, jaki jest zoom. Na przykład tamta góra, jak blisko jest teraz? A kiedy się zmieni na przykład na zwykły łuk, zoom jest o wiele mniejszy, no ale to już taka magia łuków, dlatego najfajniej jest tego podwójnego właśnie używać, bo nie dość, że mamy szansę na bliski dystans szczególnie wystrzelić dwie strzały naraz w gościa i zadać mu naprawdę srogi damage, to jeszcze robimy to szybko, a jeżeli chcemy przycelować na jakieś dalsze odległości, no to mamy ku temu lepsze możliwości ze względu na lepszy zoom. Siema jaki, jebać was. Jestem ziemniak, witam was, wciągam kokę, liczę kwas, oh yeah. O, ty, ja myślałem, że to jakieś kurwa drzewo, a to niedźwiedź. Nie, to jak? Przepraszam. Został w dupala i nie żyje. Pięknie.
Tam się moi napierdalają z czymś. Halo! Z jakiem? Jebany jak! Ja tu sobie strzało odzyskam. Odskuruję go od razu. Znajdzie się jakieś mięsko dla mojego zwierzaczka. Nie wiem, gdzie jego truchło. To jest jego truchło. I parę moich strzał oczywiście. To najważniejsze. Nie, żółte liście. O nie, latają te ptaszory jebane. Aaaa! Oreły! Masakra. Pożoga tej gry. Oreły. No te jeszcze troszeczkę drewna. Nie wiem, czy mam tego twardego drewna. Pełny ekwipunek, czy nie? Dobra. 1000 PD. No wiem, że 1000 PD, ale nie wiem, czy to jest w końcu potrzebne do progresu, czy nie. Jeżeli możecie mi dać, to będę bardzo wdzięczny. Czy mam ich teraz wytropić, czy mam jakiś znacznik? Wytrop. Aha, przytrzymaj V. A po co mam go przytrzymać? Wystarczy, że go nacisnę. Taka prawda. Dobra, jedziemy po śladach krwi w takim razie. Sowity rozpierdol się szykuje. Jakieś dzidy tutaj wszędzie po drodze gdzieś wywalone. No i co? No i co? Jakieś kamienie, skalny pył południa, masa martwych ludzi, jakieś kociaczki też tutaj biegają. Chociaż mam nadzieję, że jak prowadzę mojego tygrysa szablozębnego, wiecie, przy moim boku, coś... Kurwa, słyszeliście? Jak się zbagował ten oreł? Jakieś takie pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi odgłosy z siebie wydawał. Come on. Dobra, kociaki, zostawcie mnie w spokoju. Widzicie, jaki ja tu rozpierdol robię. Ło! Boże, spalony na cno. Come on. Tak się, kurwa, nie robi. O, zaraz dostaną w pierdol i to srogi. Ja, mój łuk i krwawy pazur spuści mi taki w pierdol. Słuchajcie, mam tutaj taką małą sytuację. Ach, no niejebnego. No chodź tu, kocie jebany. Hadong! Jest! Super Gida, trafienie na 102. Lewia skiniowe. A, one są takie trochę chujowe, ale już mniejsza. Dobra. Tutaj są jakieś ślady krwi. Czy one gdzieś tutaj dalej prowadzą, czy może muszę zawrócić, bo tutaj, w tą stronę, w tamtą stronę nie jestem pewien. A dobra, napierdalę go, jak taki kurwa cwaniak jest. O, ojej, dostał włócznią w dupę i już, no już nie podskoczy. Dobra, czy te ślady prowadzą gdzieś indziej? Wytrop schwytanych Windzia. Na razie wytropiłem jednego i jest martwy. To nie jest to, o co nam chodzi, zdecydowanie. Czy może muszę się tam gdzieś wspiąć, bo tamte ślady krwi jakoś za bardzo mnie do niczego chyba nie doprowadzą, niestety. Ale zobaczmy sobie, no zobaczmy. Czy może coś pominąłem, ominąłem, może rzeczywiście da się tam gdzieś pójść dalej. Ale tutaj wygląda to tak, jakby się to kończyło wszystko. Tutaj są... Wow, kocie, dajże spokój. Nie, da się tutaj przejść, okej. Okay. Chyba? Tak, da się, dobra. Widzę kolejne ślady. Zakrwawione ślady rok, Jesus. Pod wodą mogę płynąć, nie muszę, w sumie wyjebane. Jakiś taki szalony kanion tutaj jest. I gdzie dopłyniemy? Tutaj widzę jakieś ślady, które z daleka wyglądają trochę jak człowiek. Ale to tylko ludzka ręka, pamiętajmy. No i zapierdalam, no. Zobaczymy. Dość długo tu płynęli. O. Wow, widzicie, co się tutaj dzieje? Jakiegoś moich ludziów tutaj chyba. O, suka bliat! O, dostanie w pierdol srogi. Nie będzie dla ciebie kuternogi. Ja pierdolę, a mogę ich jakoś powstrzymać? Yo, płynę, zbiorę normalnie szkodnik, udam, myśli, że jest silny. Aha, to oni udam biją, a to wyjebane tak naprawdę mam, dobra. Nawet udam to sobie mogą mordować, byle moich nie mordowali, to się dla mnie najbardziej liczy. Dobra, oni widzę mają jakiś schowany ten obóz, to jest takie trochę hardcore. Wejście już chyba w miarę odszukałem. Muszę chyba dość szybko płynąć, albo przynajmniej zaczerpnąć tutaj powietrza. Wspinaj się! Czy to będzie tutaj? To wejście. Na pewno mogę się tam wspiąć moim chwytakiem. Chyba będzie tutaj, tak patrząc po minimapce i tym obszarze, który mam tutaj zaznaczony. Mój koteł się zrespił! Bardzo miło. Wytrop schwytanych Windzia. No dobra, bardzo chętnie. Tylko jak ja mam ich tutaj wytropić niby? To są chyba przeciwnicy wszystko, nie? Mogę tu sowę puścić? To by się przydało. Zobaczmy sobie, jak tutaj na tym rejonie wygląda sytuacja. Mamy tego, tamtego, tam w ogóle jakieś też miejsca, w których mógłbym sobie wyjść do góry. Paru tutaj pałsztajnów. Tutaj jakaś arena! Ja pierdolę, walki gladiatorów sobie urządzacie po pierdolce? Oj, zdecydowanie. Dobrze się to, kurwa, dla nich nie skończy. Wiecie, jak ja powiem? Krew się, kurwa, poleje. Krew się, kurwa, poleje. Bardzo dobrze. Trochę chujowo, że jego ciało tam poleciało na dół, ale to nic. Ten też dostał heada, bardzo ładnie. To jest mój, czy to jest jakiś ich? To jest ich, kurde, ziomek.
O Jezus Maria. Dobra, czy on mnie teraz zobaczy? Może nie? Leć go, kocie, zabij. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. O, jak się dorwał do niego. Ojej, 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 ojej. Biedaczysko. Głupie cipsko, biedacisko. Kto mnie tam wypatruje tak? Ten skurwysyn ma taki wzrok dobry? Nie pierdolcie nawet. Mam tutaj parę rzeczy, które chyba mogę spalić. To jest chyba właśnie jedna z tych rzeczy, które mogę spalić. Tak. Tak, bo się tak ładnie błyszczy. Ktoś tutaj idzie do mnie. Nie wiem, nawet jak oni, szczerze mówiąc, kurde, jakiś taki azolt na mnie napuszczą, to szczerze nie przejmę się jakoś za specjalnie. Nie trafiłem w to tym ogniem jebanym? Dobra, wiecie co? Koniec pierdolenia się. Czas ich wszystkich wymordować tak naprawdę. Trafię go? Nie wiem, czy go trafię. Nieważne, mój kotel tutaj walczy za mnie tak naprawdę. Dobra, wiecie co? Jebać. Podpal, zapal strzałę. Podpalamy, kurwa, to wszystko. YOLO. Chociaż tutaj będzie trochę walki. Dobra, jebać. Podpalmy sobie tą maczugę. W taki sposób możemy bardzo łatwo sobie tutaj wszyściutko podpalić. Bez żadnego problemu. Oczywiście idą przeciwnicy, ale to żaden problem. Wszystkich ich wyjebiemy do cna. Mój tutaj piesek sobie biega dookoła. Wow, postrzeliłem mojego zwierza, no nie. God damn it. Wow, jak to go trafiło w ogóle? Nie wiem. Ajajaj, jak on dostał tego heada? Tyle, kurwa, pytań bez odpowiedzi. Ja pieprzę, o, to jest koksu. Dobra, panie koksu, to na pana będzie dzida. Ohoho. Ohohohoho. Kurwa, jacy oni odporni, Jezus Maria. Dobra, nie żyje, nareszcie. Na tego nawet dzidy nie muszę marnować, ale i tak rypnę. Dobra, kocie, wstawaj, masz tutaj normalnie mięsko. I żyj! Wiecie, najpierw się chcę pozbyć każdego, kto tutaj może mi przeszkadzać tak naprawdę. Dobra, uleczyłbym cię jeszcze, kociaku, ale dobra, już olać to. Tyle rzeczy do spalenia, tak mało czasu. Hadong, dobra, płonie chyba jedno i drugie. Okej, co ja tutaj jeszcze mogę podpalić? Zastanówmy się. Jak bardzo będą starali mi się w tym przeszkodzić. Eliminacja, kurwa, dobra, nie chcę mi robić eliminacji. No, dlatego, że jest podpalona ta dzida, no. Hadong, bitch! Siema! Ohoho, no tak! Mogę na nich przecież zeskakiwać, robić takie fajne elimination. Dobra, wespnijmy się tutaj. Tutaj też jest parę rzeczy do spalenia oczywiście. To jest jedna z nich, nie jestem pewien. Tak jest! Płoń, dziwko, płoń! Dokładnie, wszystko płonie. To przydałoby się przy okazji też pomyśleć o tym, żeby uwolnić moich ludzi. Bo to też jest chyba ważna kwestia. Chociaż na razie jedyne, co mi ta gra każe robić, to spalić tą budę. No skoro tak chcecie, no to wszystko spalę w chuj, ale chciałbym przy okazji uratować moich. No rozumiecie chyba ten biznes. Gdzie są jeszcze jacyś goście, którzy mnie tutaj wykrywają? Tam idą. Hadong! Dobra, to się nie udało. Nieważne w sumie. Parę rzeczy do spalenia jeszcze mam. Hola hola. Będzie lekka los w pierdola. Mogę tutaj zejść? No mogę tutaj niby zejść. Pizd! Nie trafiłem, Jezus Maria. Dobra, kocie, leć tam. Ja tą chcę pizdnąć babę. Nie trafiłem w nią, jak to w ogóle możliwe? O, teraz, pięknie. Dobra, kociak tam leci do tamtego kolegi. To on już ma z góry, wiadomo, przepierdolone. Co ja tutaj jeszcze mogę podpalić? To jest moje pytanie. Tam to mogę podpalić, okej, to lecimy na górę. Żeby się upewnić, że spalę całą tą chawirę po prostu na full. To sobie jeszcze tutaj wejdziemy. Tutaj? Tak, chyba to, nie? Tak, płonie pięknie, dobra. Idą ich normalnie wsparcie jakieś nadchodzi, ale to żaden problem. Ohohoho, ja po prostu naciągam ten łuk, celuję i to samo zabija. Nawet się starać nie muszę. Jesus. Dobra, coś tutaj mi jeszcze pokazuje. Mam tam iść teraz? A co z moimi ludźmi, którzy są uwięzieni? Opuść obóz. Czy on po prostu tak sam z siebie spłonie i oni dzięki temu będą mogli stamtąd spierdolić o własnych siłach? Nie wiem, nie wiem, jak to jest przemyślane. Miałem ich uwolnić, a... Co się teraz stanie? Jakiś boss przyjdzie? Co to za biedna dzida? O kurwa, porwał mnie ktoś, ale jaja. Znaczy, dojebali mi, ale... Jak to się skończy? No kurwa, raz mi jebną maczugą, drugi raz mi jebną maczugą, wy... Oni chyba nie znają żadnych innych form komunikacji. A i wjebali mnie na arenę, kurde. A nie, do dziury mnie wrzucą. Mogę jakoś walczyć, czy gówno mogę zrobić? Maski jakie szalone mają. Cycki!
Se wymyślili kolor, he! O to się... To sobie kurde rozpalili tutaj, Javire. Hachtor! O Jezu, zimie wrzuciła do płonącego, kurwa, ognia płonieni. Co ja mam teraz robić? Muszę stąd jakoś spierdolić. O, jeszcze mam płonącą, kurwa, maczugę. Świetny pomysł. Spierdalam! Co ja mam tu robić w ogóle? O chuj chodzi. Ucieknij przed płomieniami. No już uciekłem do wody. A coś jeszcze innego mogę robić? Mogę tutaj gdzieś w ogóle dopłynąć? Tak, dobra, daję radę. Aaa, pikuś, dobra. Myślałem, że to jest taka po prostu dziura z wodą, ale tutaj widzę, jest jakiś odpływ. Ale nie ma co, zajebiście zrobili tą swoją miejscówę do palenia ludzi. Jeżeli da się stąd najzwyczajniej w świecie, kurwa, odpłynąć. Brawo, propsy, kurwa, co ja zrobiłem? Jesus. Mogę tu jakoś wejść? A proszę, ty, w tym miejscu, serio, co za pikuś. Dobra, będę musiał ich tutaj chyba co nieco wymordować, tak mi się wydaje. Co to za ślady w ogóle są? Szalone ślady. Siema! Panie, kurwa! Jezus Maria! Dobra, lecz! Maczugę wezmę. Wpierdol wam spuszczę. Halo! Zgaszenie ognia. Gościu mnie, kurwa, podpalił. Siema! Siema! Siemanko! Do widzenia! Koteł, chodźże! Dobra, nieważne, zrespawnujesz niedługo obok mnie. Tutaj są kolejni. Raz, dwa, trzy, giniesz. Ty! Co to? Aha, to jakiś chyba mój, niestety. Opuść obóz. No nie da. Bez problemu. I tu znowu może na mnie skoczą i znowu będą chcieli mnie spalić. Tępe szczały. Co oni sobie kurwa w ogóle wyobrażają? Że co, oni mogą wszystko? A ja teraz wrócić do wioska. No dobra, Windzia w niewoli. Trochę tak chujowo się ta misja skończyła, bo żeśmy nic nie zdziałali tak naprawdę. No ale wróćmy do wioski. Pogadajmy z szamanem. Co on będzie miał nam do powiedzenia w takim razie? Guardi. Suselhain be winja salwata. Masz brastari. Shayu guarsta. A, zdecydowanie wiesz, że jego brat duch dziękuję, tak. Sam winja huhinacza. Batry. Pasta. Sustugistar. Czarda hapuric. Batry. Winja si dahis na damsza dacha. Udana su. Sam prasti. Batry wajdam. Sadwis wajdam. Sustugistar! Por bijanha! Por tanji! Sasam! Snardagwa! Upaila buha gwarpiti! Maci batri! Madita! Wow, Izila, Furia Batarii pojawiły się zarzewia wojny, o chuj chodzi. Ha, okej, okay, no dobra. Co się dzieje? Tutaj znowu mamy, przejmij ten dobrze chroniony fort Izila i staw czoła dowódcy. To jest drugi ten ziomek, którego my będziemy mogli zarekrutować, patrząc po tych umiejętnościach tutaj. I on też będzie miał chatę tutaj. No dobra, rozumiem. Władca ognia, podwójne ognio tykwy, odporność na ogień, to się na pewno przyda. Następnie naciśnij, aby rozbić na nim ognistą bombę. Jezus Mary, ognista eliminacja, ja pierdolę. Nie potrzebujesz już tłuszczu zwierzęcego do podpalania swojej broni. Jeżeli podpalisz swoją broń, każda kolejna wyciągnięta broń także zostanie automatycznie podpalona. Ja jebie, szalone! God damn. Jakieś prymitywne leczenia też przykokrzone. No nie powiem, ciekawe będą umiejętności tego ognistego kolegi.
Chodźmy sobie jeszcze do tego ziomka. Wejście do wioski, twoje zwierzę. Wiem, wypierdalać z takimi banalnymi informacjami. Chodźmy jeszcze o tego gościa zapytać, o chuj ci chodzi? Znaczy z tym tutaj rąbem, który się pojawia. Kolejną misję ma dla mnie, czy nie wiem. Pogadajmy. Mam nadzieję, że nie pośle na kolejną misję w zaświatach. O Bożeż! Nie, to stacie chujowe. Nie lubię tych misji. Nie wiem czemu, ale ich po prostu nie lubię. Znowu jakąś fazę odpalimy. Co, znowu będziemy jakimś ptakiem latać? Tak? Tak się to skończy? Będziemy łazić i w sumie nic nie robić? Okej. Dobra. Jesteśmy gdzieś. No tak, teraz mamy odkrywać te całe wizja ognia. Poprzednio żeśmy chyba obczajali... Największy strach Izila. Poprzednio obczajaliśmy to taką grubą figurkę. Co to kurwa jest? Grubą figurkę związaną z Udam, a teraz z tymi będziemy coś odkrywać. Interakcja. Ci to są popierdoleni na punkcie tego ognia. Jesus. Szatan! Oko Saurona. Dobra. Wow. Jezus, co my za broń mamy? Ja pierdolę. Ogień Kratiego. Ognia Kratiego boją się wszyscy Izila. Przetrzymaj prawy naciśnij, aby wystrzelić ognistą strzałę i porazić wrogów potęgą słońca. Zabij 5, aby naładować ogień Kratiego i uzyskać dostęp do potężnej serii 3 strzał w twoim kolejnym strzale. Po wypuszczeniu 3 strzał naraz postać z powrotem zacznie atakować strzałami ognistymi. Ja pierdolę, jak to jest crazy. Gdzie ci przeciwnicy? O Jezus. Dobra, jeden nie żyje. O kutas, Boże, co tu się dzieje? Gdzie oni są w ogóle? Tam jest na pewno. Płoną w chuj, panie. 3 strzały, dziwko. Wszystko płonie. Jezus Maria. Nie wiem, czy ja tu mogę zginąć w ogóle, czy to jest taka sekwencja, hej, weź się pobaw. Ale wygląda na pewno zajebiście, trzeba przyznać. Nawet nie muszę tego naciągać, wystarczy, że kurde kliknę. Ha, jak płoną w chuj, dobra. Zapraszam do zabawy, panowie Izila. Dobra, tutaj 3 poszło. Powiem, fajny ten ogień, podoba mi się. Wystarczy nawet, że będę w nogi pod nimi strzelał. I oni i tak zapłoną, ich kurwa nie ma. W nich jakieś meteoryty jebią, czy coś innego. Ten ogień w ogóle mnie nie rani, no nie powiem. Lubię takie sekwencje, kiedy po prostu gra daje się nam pobawić. No dobra, nie tam wystrzelę. Tam wystrzelę, jebcie się tam. Tutaj też ktoś się powinien jebać, a my biegniemy dalej. God damn. True story, coś z nieba na nich spada tam, gdzie ja wystrzelę tą strzałę. Ja pierdyle. Gdzie tam są? Tam jakiś widzę. Siema. O, gdybym miał taką broń normalnie na co dzień, no to gra by była w ogóle zero zabawy, bo zero wyzwania, ale panie, to by było zajebiste. 3 strzały, dziwko. Nie wiem tylko po co jest ten motyw tych 3 strzał, skoro i tak jesteśmy zajebiście potężni. No ale okej. Co ja mam to podpalić? Chyba tak, nie? Mam to kliknąć? Nie jestem pewien. Na razie w to strzelam jak szalony. Trochę mnie tu biją z prawej i lewej strony, ale dobra, niszczymy wszystko. Panie kurwa, wypierdalaj pan! O właśnie, dokładnie tak. A mamy teraz potrójny strzał, dobra, jebać go. Niszczymy dalej to. Zniszcz menhiry. Czymkolwiek są w ogóle menhiry, nie jestem pewien. Im więcej tego niszczę, tym więcej ich tu przychodzi do mnie. Jebać was! Dobra, meteoryty, no niszczcie to! Ileż można czekać? Jaka zajebista sekwencja, naprawdę. Fajna, lepsza, o wiele lepsza niż to poprzednie, co robiłem. Zbieganie za tą figurką. A to chyba jeszcze nie koniec. Ja nie wiem, skąd mi się takie fazy niby biorą. Może teraz jakaś inna ognista broń? Nie. Użyj potrójnego strzała, aby roztrzaskać księżyc. I ja pierdyle, jak to brzmi w ogóle. Oj, mamy potrójny strzał. Hadong!
Holy fucking shitballs! Zabijanie Izila, no oczywiście, że naładuję, kurwa, taki mam plan, teraz, jeb! Zgińcie, płońcie, wszyscy w chuj. Proszę bardzo, jeden, kurwa, drugi, trzeci. Pięknie. Gincie Izila, muszę rozpierdolić księżyc. A dog! To były potrójne strzały, czy mi się tylko wydawało? Chyba mi się wydawało, kurwa. Dobra, idziemy mordować dalej w takim razie. Myślę, że gra mi dostarczy na tyle tutaj przeciwników, żebym mógł ich wszystkich pięknie pomordować. Jebać wasz księżyc! Poobserwujmy. Bang, 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 bitch! Coraz więcej pęknięć, idealnie. Wspaniała zabawa. Dobra, idziemy dalej mordować w takim razie. Noise. Tam ktoś siedzi. Halo? Strzelam tak mniej więcej w ich okolice i to wystarcza w dużej mierze. W dużej ilości przypadków. No halo, weźcie, ustawcie się w jednym miejscu, żebym mógł was po prostu pokojowo trafiać. Nie przeszkadzajcie mi. Zresztą, kurwa, to i tak moja faza. Co wy macie w ogóle do mojej fazy? Jebać wasz księżyc, haha. Chyba powinno dolecieć, pięknie. Coraz więcej rozpierdoleń. Ała, zajebał mi. Panie Pausztajnie, nie tak się umawialiśmy. O, tak się umawialiśmy. Gdzie jeszcze was więcej jest, bo nie widzę. Jest tak zajebiście jasno, że normalnie nie widzę w dużej mierze tych, którzy do mnie strzelają. Halo, a mapki nie mam. Kaj wyście są. Tam ktoś chyba siedzi po drugiej stronie. Tam? Nie, spróbuję. Może to da radę. Zdało egzamin? Nie jestem pewien. Fuck you! O, pięknie, roztrzaskaj księżyc. Bye bye, księżyc. To już musi być ostatnia seria. O, o, o! Dzieje się! Nie, to chyba jeszcze nie to, idziemy dalej. Dobra, pokazuje mi dalszych Izila, gdzie mogę ich zabijać. Pięknie. Dobra, ciśnię w takim razie, bo uśniem. A ktoś księżyc musi rozpierdolić. Naprawdę, to jest dobra faza, kurde. Gdyby zawsze takie fazy po wszystkim były, no to prawdopodobnie odjebałoby całemu światu, ale nie, no nie można powiedzieć, że to nie jest zajebiste, bo jest. Dobra, jeszcze jeden Izila mi chyba został. Będę ustawiony, jeżeli chodzi o roztrzaskanie księżyca. Jeb się, księżycu! Dużo jeszcze? Powinien dostać w pierdol teraz mocny ten księżyc, tak mi się wydaje. Walcie się wszyscy, gincie, płoncie. Ciągle się już tylko powtarzam. Jo, ja nawet celować nie muszę, taka prawda. Jeb się, księżycu! Ahaha! Jaki w pierdol dostaje ten księżyc, panie. Zresztą ci Izila też. O, to jest cudowne, naprawdę, to jest naprawdę cudowne. Bawię się jak nigdy. Nie wiem, gdzie ja tam strzelam. Gdzie są ci przeciwnicy w ogóle? Tutaj jest jakiś frajer. Giń! Moc potrójnej strzały, jeb! O, dzieje się! Ha, ha, ha. Pięknie. Mhm, cudownie. Tak jest. Nice. To koniec? Punkt kontrolny. Tak, wizja ognia ukończono. Damn! Co prawda nie lubię misji, które zaraz po wyjściu w znacznik wmuszają mnie w konieczność takiej sekwencji, ale to było zajebiste. To trzeba przyznać. Tamten też widzę, wciągnął jakieś prochy, żebym nie był osamotniony w tej kurwa ostrej fazie. Wiesz, temu też się jakieś szalone rzeczy dzieją. Dawaj! W serducho mu wbijaj szczykawę z adrenaliną. Shansha, Sushala i Spacham. Nay. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwa ya Sushala i Twayakis. Praskwa Pashta. Krati. Krati. Skrati. Mash. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis! Najpierw dał mi jakiś tapsa, a teraz każe mi spierdalać, bo miał złą fazę. To jest przykład bardzo niemiłego i złego dealera. Dzieci, z takimi ludźmi się nie zadajemy. Zadajemy się tylko z dobrymi dealerami. Ktoś ma dla mnie, widzę tutaj jakąś kolejną ciekawostkę.
Ale to już sobie obczajmy, ludzie, na początku kolejnego odcinka, żeby nas nie wrzuciło w kolejną misję na dobry początek. Tak więc dzięki wielkie, mam nadzieję, że się wam podobało. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy no, tutaj stan wsi to jebać, to on sobie rośnie. Czy ja mam tutaj gdzieś jakiś taki wskaźnik progresu? Ile misji już wykonałem, na ile? Nie jestem pewien, chyba nie. Chyba gra nie chce mi tak bardzo psuć zabawy. Tutaj jakiś znowu kolejny stos szalony. Jak tam w ogóle dotrzeć? Tutaj jest jakieś, kurde, przejście. Aha, to jest kolejny taki duży obszar, w dużej mierze skrojony pod polowanie chyba, co? Tutaj jest jakiś duży obszar, to jest obszar dla tego wilka. No dobra. Trzeba będzie się niedługo zabrać za któryś z tych fortów, ale na razie wykonuję te misje takie pojedyncze dla rzemieślnika, dla łowczyni. Widzicie, już nie ma misji dla tego szamana. Misja dla szamana się przerodziła w atak na to. A to są już chyba wszystkie dwa, nie, jeszcze jakieś trzecie plemię jeszcze jest? Nie wiem, no będziemy robili te misje w takim razie, na razie wiecie. Tutaj zbadaj odległą jaskinię. Myśliciel Urki, ale co to kurwa za zadanie? To wygląda, jakby to miało prowadzić do tego polowania, ale sam nie wiem. Potężnego mamuta upolować, to akurat może być przyjemne. Odbierz udam kawałki starego totemu. Będziemy sobie grać w takim razie. Tak więc, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i pa!